magazyn dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Nauka zdalna już na stałe weszła do kanonu polskiej edukacji. Niewykluczone, że w przyszłości zamiast zeszytów, książek i ciężkiego plecaka nasze dzieci do nauki będą potrzebować jedynie laptopa czy tabletu. Nowoczesna szkoła to cel projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020. Projektem objętych jest 600 placówek w całym regionie. Cel jest prosty – podniesienie jakości kształcenia na każdym szczeblu edukacji do 2023 roku. Po prostu tak rozpoczynaliśmy. Internet w szkole był, ale najczęściej w sekretariacie, pana dyrektora, w księgowości, o małej przepustowości. Tłumaczy Piotr Waśko, dyrektor projektu. Dofinansowanie z funduszy europejskich dla tego zadania wyniosło prawie 115 milionów złotych. Powstała wielkopolska sieć edukacyjna oparta o wojewódzką sieć teletechniczną i szerokopasmowy internet. My jednocześnie przekazaliśmy też ponad prawie 18 tysięcy tabletów, które otrzymali uczniowie. I to bardzo się przydało w sytuacji pandemicznej, że tak powiem, pandemii, bo ci uczniowie otrzymali to do siebie, dla własnych celów i mogli wziąć do domu. W projekcie uczestniczy kilkanaście tysięcy uczniów i kilka tysięcy nauczycieli. Jedną ze szkół objętych programem jest Szkoła Podstawowa imienia Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym. Udział w projekcie niesie za sobą wiele korzyści dla szkoły. Nie pozwolilibyśmy sobie w tak małej szkole z budżetu szkoły na zakup takiej ilości sprzętu. Mamy tablety, mamy laptopy. Tłumaczy dyrektor placówki Elżbieta Kapcińska. Szkoła wyposażona jest w sprzęt i narzędzia informatyczne. Odbywają się także zajęcia dodatkowe dla uczniów. Dzieci są aktywne, kreatywne. Muszą mieć pomysł na wykonanie zadania, przetestować, no i dopiero osiągają wynik, więc kreatywność, przedsiębiorczość, no i te umiejętności cyfrowe. Myślę, że to są najważniejsze. Korzystają też sami nauczyciele. Podnoszą oni swoje kwalifikacje zawodowe i informatyczne w trakcie dodatkowych lekcji z uczniami. Wzbogaciłam swój warsztat pedagogiczny. Miałam możliwość uczestniczenia w wielu kursach, które ułatwiły mi tę pracę. Tłumaczy Anna Zawieja, opiekun grupy w szkole w Chwałkowie Kościelnym. Powstała aplikacja, która umożliwia kontynuację zajęć w szkołach po zakończeniu projektu. Sprzęt pozwala także na sprawną naukę zdalną, czy zorganizowanie konferencji dla nauczycieli. Są to bardzo fajne zajęcia prowadzone na bazie zabawy dla dzieci. Nawet nie wiedzą, że programują bardzo trudne programy w bardzo szybkim tempie, wykonują polecenia, nie męczą się zupełnie przy tym. Dzięki właśnie specjalnym grom edukacyjnym, które posiadamy. W ramach projektu realizowanego w ciągu 5 lat przewidziano 6 różnych podprojektów edukacyjnych, w tym 3 skierowane do szkół podstawowych: Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski, Cyfrowa Mapa do Rzecza Warty, Uczniowskie Laboratoria Informatyczne oraz dla szkół ponadpodstawowych: Uczniowskie Laboratoria Informatyczne, Akademia Kształcenia Wyprzedzającego, Klasy Akademickie, Ligi Przedmiotowe. Uczniowie chętnie zostają na dodatkowych lekcjach. Polega na budowaniu z klocków na kostce Hugo, która się łączy z tabletem. Do tego układamy kody i równo z kodem on jedzie tak, jak mu każemy. No tego robota budowałam 45 minut. Godzina lekcyjna. Tego? Mhm. Tak, a tego tak około pół godziny. No 40 pół godziny. Ten nazywa się rowerzysta, to jest nosorożec. Tutaj są światła drogowe akurat. Tutaj jarwie musimy wszystko powpinąć w odpowiednie piny, a później zaprogramować, jak co ma świecić i do którego pinu. To jest robot. On będzie jeździł, ruszał głową, obracał się w kółko albo skręcał. Obracamy tą kostkę, to ten obiekt, który znajduje się w środku, tak jakby, to się też obraca i można go widzieć z każdej strony. Projekt docenili też Wielkopolanie. Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020 głosami mieszkańców regionu zwyciężyła w plebiscycie Szukamy Złotych Gwiazd Gazety Wyborczej na najlepszą inwestycję unijną w naszym regionie.
Dodatkowo projekt wpisuje się idealnie w Europejski Rok Młodzieży 2022. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie europa.eu w zakładce yearofyouth.pl. Szkoła, jaką pamiętamy z naszych lat młodości, odchodzi już w niepamięć. Nowoczesny sprzęt i formy nauczania sprawiają, że informacje z dysków twardych urządzeń trafiają do naszej naturalnej pamięci w głowie i pozostają tam na długie lata. Z magazynem Zmieniamy Wielkopolskę przenosimy się do Rogoźna, gdzie właśnie otwarto zupełnie nowy żłobek – Zielona Kraina. Placówka położona jest w sąsiedztwie jeziora i ośrodka wypoczynkowego. Żłobek Zielona Kraina, tą nazwę wybrała 9-letnia Gabrysia, no był bardzo oczekiwany i potrzebny. Wyjaśnia burmistrz Rogoźna Roman Szuberski. Dofinansowanie z funduszy europejskich dla tego zadania wyniosło ponad 1,8 miliona złotych. To pierwszy publiczny żłobek w gminie, dlatego mieszkańcy z niecierpliwością czekali na jego otwarcie. Po uruchomieniu tutaj kolejki Rogoźno-Poznań, która dosyć tutaj często kursuje, było duże zapotrzebowanie, szczególnie ze strony mieszkańców Poznania, którzy przeprowadzają się tutaj, ale również z terenu Rogoźna, mieszkańców naszej gminy. Żłobek ma do dyspozycji kilka sal dydaktycznych oraz plac zabaw. Dofinansowanie pozwoliło na nowoczesne wyposażenie sal oraz pokrycie części wynagrodzenia dla opiekunek. Zatrudnionych jest 8 opiekunek, woźna, pracownik gospodarczy, dietetyk i logopeda i pielęgniarka. Wyjaśnia Renata Tomaszewska, koordynator projektu. By zapisać swoje dziecko do placówki, trzeba spełnić kilka prostych kryteriów. Przede wszystkim trzeba być mieszkańcem gminy Rogoźno. Dotacja z Unii to także mniejsze koszty, które ponoszą rodzice. Dofinansowanie jest na prowadzenie i na również wyżywienie dzieci. Wkład rodziców jest niewielki, ponieważ czesne wynosi tylko 300 zł, z tym, że zaznaczam, to jest do czasu trwania, do zakończenia projektu. Natomiast bardzo ważną rzeczą jest to, że również na czas trwania projektu jest pełne dofinansowanie na zatrudnienie personelu. Dzieci mają tu zapewnioną fachową i profesjonalną opiekę. Ich dzień jest zorganizowany od samego rana aż do powrotu do domu. Myślę sobie, że nasze panie opiekunki robią wszystko, żeby były tutaj jak w domu. Tłumaczy dyrektor placówki Emilia Jarzyniewska. Zainteresowanie opieką w żłobku jest ogromne, a placówka działa na pełnych obrotach dopiero od niecałego miesiąca. Więc na dzień dzisiejszy mamy 49 dzieci na 50 wolnych miejsc. Dla naszego miasta jest to bardzo, bardzo pomocne dla mieszkańców, dla mam, które wychowywały swoje dzieci. Dotąd mogą nam powierzyć swoją opiekę nad nimi, a one same mogą wrócić do pracy. Podobnych miejsc dla dzieci w placówkach opiekuńczych dotowanych z puli unijnej jest realizowanych w Wielkopolsce znacznie więcej. W ramach tych działań zawarto umowy o wartości 145 milionów złotych. Pieniądze te pozwoliły dotąd utworzyć dla naszych maluchów ponad 3800 miejsc w żłobkach. Docelowo będzie ich 5000. Dostępne jest nowe wydanie unijnego e-magazynu Nasz Region. W nowym wydaniu zaglądamy m.in. do Dziennego Domu Opieki Medycznej w Buku, zrewitalizowanej biblioteki w Lesznie, a także odwiedzamy odrestaurowaną zabytkową willę Mimoza w Puszczykowie. Magazyn dostępny jest online na stronie wrpo.wielkopolskie.pl.